Karszewy na bogato. To już czwarty przegląd Kwary Kociewskiej. Kociewski Skowrunek. Cieszymy się bardzo, że przy okazji z Karszewskiego Skowrunka możemy pomóc też pani Basi Wiśniewskiej, która wiele lat była sołtysem wsi w Bączku. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie i cieszymy się, że możemy teraz oddać troszeczkę w ramach naszej pomocy tego, co pani Basi tak naprawdę dla nas przez lata wykonywała. Potrzebuje takiego z jednej strony gestu finansowego, a z drugiej takiego wielkiego gestu z karszewskich serc. Chcemy pokazać, że jesteśmy razem z nią, bawimy się tutaj, korzystamy z tych wielu atrakcji, ale przesyłamy jej to światełko serca, pokazujemy, że jesteśmy z nią, chcemy pomóc jej w rehabilitacji po chorobie, którą przebyła. Pomyśl sobie, że będzie to pięknie połączyć ludową naszą kulturę z czymś, co dajemy drugiemu człowiekowi. I w ten sposób dzisiaj taki festyn pod nazwą Rycerze dla Basi, czwarty przegląd Gwary Kociewskiej, Kociewski Skowrunek. Tym razem oprócz głównego punktu programu, promocji Gwary Kociewskiej, również licytacje, motocykle, a także turniej rycerski. Będzie to turniej rycerski rozgrywany na zasadzie sportu walki w oprawie historycznej. To nie będzie pokaz, to będzie turniej na zaproszenie pana burmistrza. O żołądki i piękne pamiątki też nie trzeba było się martwić. Właściwie dopiero poznaję te wszystkie tradycje. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Mieszkałem w Trzewie i tutaj w sumie jestem prawie kociewiak, także idealnie. Impreza jest bardzo dobra. Skarszewskie Skowronki występowały w czterech kategoriach. Zespoły śpiew, inscenizacja oraz solistki. Gadka po naszemu czy śpiew. Lubimy tutaj przyjeżdżać, bardzo lubimy tutejszą publiczność, organizacja jest bardzo dobra, więc z chęcią zawsze przyjeżdżamy na takie różne konkursy. Trzymamy kciuki dla Skarszew i bacznie śledzimy, co dalej. Polecamy również zobaczyć Beach Ball Borówno Cup 2018 oraz pierwszy festiwal kultury dawnych Słowian Kupalnoska Godziszewska. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.